Grecja nie odpuszcza i kolejna pętla rajdu Akropolu wiązała się z kolejnymi dramatami czołowych załóg. Nie jeden, a dwa kapcie na tym samym odcinku specjalnym kosztowały prowadzenie Oita Tanaka i Martina Jarveoje. Estończycy obecnie mają czwarte miejsce. Przygody mieli także Gregoire Munster z Louisem Lowką. Kierowca z luksemburską licencją nie jedzie już dalej. Sebastian Ogier i Vincent Lande nadrabiają straty z piątku. Do południa wygrali dwa OS-y z trzech. Po 9 odcinkach specjalnych są na trzecim miejscu. Nowymi liderami zostali Dani Sordo oraz Candido Carrera, ale u nich też nie wytrzymała opona. Hiszpanie skończyli ostatnią próbę pętli ze sporą dziurą w samochodzie, a w sobotę nie ma przerwy serwisowej, tylko strefa zmiany kół. To wywindowało na prowadzenie liderów klasyfikacji generalnej. Thierry Neuville i Martin Whittaker mieli swoje drobne problemy po drodze, ale w porównaniu z resztą nie były one tak dotkliwe czasowo. W walce o podium w WRC 2 wciąż jest duet Orlen Rally Team. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajmują piąte miejsce, a czwarte w WRC 2 Challenger. Rywalizację przedwcześnie zakończyli Hubert Laskowski z Michałem Kuśnierzem. Polska załoga musiała ugasić pożar swojego samochodu na 8. odcinku specjalnym.